Od 2 lipca Miejska Rada Pożytku Publicznego zaplanowała wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych działających na terenie Grudziądza. Na pierwszym tego typu spotkaniu wyjaśnione zostały m.in. cele takich wizyt. Celem wizyt studyjnych Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu jest zapoznanie się Rady z działalnością różnych organizacji, które w Grudziądzu funkcjonują. W tym roku Rada odwiedzi 14 organizacji. Po zakończeniu całego cyklu spotkań przyjdzie czas na odpowiednie wnioski. Będziemy starali się patrzeć, jakie są możliwe źródła finansowania i współpracy z tymi organizacjami i podpowiadać, w jaki sposób można by realizować cele statutowe. Pierwsza wizyta studyjna odbyła się w siedzibie Koła Grudziąckiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, które działa przy ulicy Parkowej. Każdy jest jak gdyby z innej branży, to wszyscy członkowie zapoznają się wzajemnie o tym, co dane stowarzyszenie robi. Także jest to potrzebne. Tym bardziej, że tutaj schronisko Brata Alberta jest tak postrzegane trochę różnie w mieście. O tym, jak wygląda takie spotkanie, decyduje sam organizator. Pokażemy tutaj wszystkim, znaczy tym osobom, które uczestniczą dzisiaj w tej wizycie, te nasze pomieszczenia, co robimy, bo ta nasza działalność to polega na tym, że tym naszym bezdomnym miejskim udzielamy pomocy wielorakiej. Dla takich organizacji jak oglądane Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta tego typu wizyty są idealną okazją do zamazania miejscami różnych opinii, które o danej organizacji krążą w miejskich kuluarach. Opinia, która często jest przekazywana przez osoby, które nie chcą skorzystać z tego typu pomocy, to mówią, że nie pójdą tam, bo tam są wszy i śwież. No nieprawda, bo po prostu nie byli. Warunki są bardzo dobre, jest łaźnia. Łaźnia zresztą jest czynna 3 razy w tygodniu dla tych osób. No ale nie każdy chce z tego skorzystać. Wizyty studyjne nie są jednoroczną inicjatywą Rady. W przyszłym roku będą one powtarzane. W tym roku planujemy odbyć 14 takich wizyt. Jeśli będą kolejne zgłoszenia innych organizacji, to oczywiście jesteśmy również otwarci. Natomiast te kolejne wizyty byłyby już w przyszłym roku. Kolejne spotkanie odbędzie się 9 lipca w siedzibie Grudziąckiego Towarzystwa Kultury.